Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu ePetrol.pl. Mamy po raz kolejny dobre wieści dla tankujących na polskich stacjach, ponieważ jest to kolejny tydzień, w którym nie zobaczyliśmy wzrostów cen żadnego z paliw na stacjach i nie zanosi się na nie chyba w najbliższym czasie. Ale przypomnijmy, 5,29 zł to jest w tym tygodniu koszt litra benzyny bezołowiowej 95. Tutaj nie mamy zmian w porównaniu z ubiegłym tygodniem, natomiast pozostałe paliwa potaniały nam o 2 grosze, a więc 5 zł 35 groszy płacimy za litr oleju napędowego i 2,65 zł za litr autogazu. Jeśli chodzi o możliwe zmiany na polskim rynku, tutaj trzeba wskazać przede wszystkim na to, co dzieje się z polską walutą i za jej przyczyną zapewne możemy zobaczyć nieznaczne wzrosty cen hurtowych paliw, ale zanim to się przełoży jeszcze na ceny stacyjne, to jeszcze długa droga i wiele wskazuje na to, że po prostu do stacji te podwyżki, jeśli nie będą długotrwałe, mogą nie dotrzeć. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę międzynarodową, to tutaj nie mamy raczej impulsów, które mogłyby spowodować znaczny wzrost cen na polskim rynku w przełożeniu, ponieważ no raczej przeważają w tej chwili czynniki spadkowe, chociażby mówi się o pomyślnych rezultatach współpracy czy negocjacji właściwie w sprawie zawieszenia sankcji w stosunku do Iranu przez świat zachodni, także tutaj niewątpliwie może ten kraj powrócić do czołówki światowego wydobycia. Również z ostatnich dni jest ciekawą informacją, którą jeszcze trudno tak naprawdę interpretować, wiadomość o możliwej współpracy, wymianie barterowej właściwie ropa za towar między Rosją a Iranem właśnie, także tutaj również kwestie podażowe ropy na świecie mogą zostać w ciekawy sposób rozstrzygnięte. Wiele wskazuje na to, że ta umowa może rzeczywiście dojść do skutku, także tutaj mamy sporo informacji właśnie przede wszystkim z kierunku irańskiego. Również coraz więcej mówi się o tym, że Libia może wrócić do przynajmniej znaczącego odsetka dawnego wydobycia, bo tutaj cały czas toczą się spory i mamy spore trudności z eksportem z tego kraju. Wiele wskazuje na to, że jeszcze raz powtórzmy, Libia również w najbliższych tygodniach może znacząco powiększyć swoje wydobycie, także zdecydowanie w najbliższym czasie zobaczymy po prostu więcej czynników, które spowodują, że ropa będzie raczej tańsza, aniżeli droższa. Ten poziom obecny 107 dolarów myślę, że spokojnie może się obniżyć w rejon 105, 104 w perspektywie nawet najbliższych kilkunastu dni, a to raczej nie pociągnie za sobą w żaden sposób, jak powiedzieliśmy, podwyżek dla rynku polskiego. Tutaj prognozujemy 2-3 groszowe spadki, jeśli chodzi o perspektywę najbliższego tygodnia, więc rejon 2 zł 60 groszy za litr autogazu, 5 zł 26-7 groszy za litr benzyny i około 5 zł 32-3 groszy za litr oleju napędowego.